Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii nad wołżańskimi Bułgarami. Tak więc, no, mamy taką sytuację, że być może to my sięgniemy po tytuł Wielkiego Hana. Jest to możliwe. Czy tak będzie, nie wiem. Na razie zajmujemy się weselem i w sumie obserwujemy troszkę z drugiej linii sytuację. Jest dużo buntów, kraj pogrążony w chaosie. Chociaż nie wiadomo, jak to się skończy zdecydowanie. My tymczasem dość dobrze rozwijamy się pod względem ekonomicznym ostatnio. Ale póki co czas na wesele naszego następcy. W sumie w międzyczasie podejmijmy tu jeszcze decyzję o inwestycjach. Słaby autorytet plemienny. Chodzi jakby chciała, a nie mogło. Dobra, w Kijowie to jest nasza perełka. Wprawdzie nie w głównym obszarze naszych wpływów, ale zawsze. I tu by trzeba było pomyśleć, czy pewne rzeczy nie przebudować teraz. Tu nie. Tu też nie, ale na przykład. Chociaż to daje fajne bonusy do jazdy. Tu mamy jazdę stacjonującą, tak szczerze mówiąc. Może nie zostanie już. A to co daje? Też w sumie daje jakieś tam bonusy. A zamiast co mógłbym zrobić? W sumie chyba zostawimy w ten sposób. A co do nowych terenów? Myślę, że głównie chcemy kwestie kościelne teraz rozwijać w przypadku naszego władcy, czyli ekonomię generalnie też. I może jeden zamek. Dobra. Okej, czyli wyszły plotki, że nasz syn jest wiedźmą. No, wszyscy jesteśmy wiedźmą w rodzinie. Więc niedługo się też o tym dowiesz, dziewczynko. I tak, nasz władca jest dumny. A tymczasem idziemy dalej. Ekonomię. Właśnie, mamy jakie mamy umiejętności? Mamy też umiejętności intryg, co ciekawe. Tak, bądźmy mili dla niej. I troszkę się odstresujemy przy okazji. Han się utrzymał póki co, ale słabnie. I super. Zaprzyjaźniamy się z synem. Myślę, że nam synowa wybaczy. Troszkę mniej będzie nas lubić, ale no, przeżyjemy to. Nasza żona tutaj nagadała rzeczy, które zawstydziła syna, ale jako dyplomata spróbujemy to ładnie ogarnąć. I kolejny ślub, ale ten jest mniej znaczący.
Tak, chcemy się zaprzyjaźnić, skąd sama cesarzowa brazylijska, brazylijska cesarzowa. Pochwalmy parę, w końcu nie będziemy chwalić przyjęcia, bo to my je... O nie, synu, co już ci się stało? Zniknął w nieznanych okolicznościach. Nasz wojowniczy z kolei syn. I poprawmy sobie troszkę relacje z gośćmi, przynajmniej z częścią z nich. Tak, myślę, że uda nam się poprowadzić dobrze konwersację. Tak, żeby jeszcze coś z tego wyciągnąć i czas na pokładziny. Też noc poślubną. A w co byśmy postawili? Chyba w sprawy rodzinne. Tak, spróbujmy się czegoś nauczyć jeszcze. W końcu jesteśmy pracowici. Pieniążki też z chęcią przyjmiemy. O, tu jeszcze jest więcej więźniów. No, coś się pozmieniało. Okej. Poprawiamy kontrolę? Nie. Nie poprawiamy kontroli. Czy nie, to nie są nasze ziemie, tylko chyba syna. Tak, nasze są. Tu. Tak, widzisz, że to jest dobra para. Państwa młodych i całkiem udane wesele, nie powiem. O, nowa cecha dynastyczna, chyba trochę prestiżu wpadło. Tak, kończymy kwestie związane z wiedzą. Zobaczmy, jak działają nasze spiski. Dobrze. Wojna domowa trwa. Myślę, że nadszedł czas. Mamy swoje lata. Nie możemy czekać wiecznie. Jak to mówił Littlefinger, chaos jest drabiną. Tak więc... Tak? Kraj jest mocno, powiedzmy, ogarnięty konfliktem. Oczywiście wzywamy wszystkich. Będzie to nas kosztowało masę prestiżu, ale no, co to dla naszego króla? Praktycznie mała prawosławna krucjata. Można by to opisać. A, bo niektórzy są pod rządami już naszego wodza. Tu nie będziemy marnować renaun. Myślę, że zebraliśmy dosyć zasobów. Niestety stolica jest strasznie daleko, czyli jej zajęcie raczej nie wchodzi w rachubę, a bez zajęcia stolicy możemy mieć trochę problemów. No, ale nic to nie poradzimy. Zaczniemy po prostu zajmować, licząc, że sama masa naszych sojuszników zrobi swoje w tej sytuacji.
Oczywiście również zakon musi tu się przyłączyć do konfliktu. Będzie więcej płacił, my tutaj nie odpuścimy. No, machina wojenna się uruchamia. Ile czasu zajmie zebranie wojsk? Przypominam, że ostatnią wojnę z Mongołami przegraliśmy, bo wojska zbierały się 16 miesięcy. No ale tutaj to my sięgaliśmy od krańca świata po kraniec świata. Oj, by się to nie zwiesiło. 9. Również nie jest to idealne. Żeby się nie zwiesiło, bo teraz wszyscy nasi sojusznicy zbierają armię. Nie wiem, co też się stanie, jeśli on przegra wojnę i odziedziczymy, powiedzmy, czy odziedziczy nowy władca konflikt z nami, czy będziemy musieli powtarzać działania. Oczywiście nie zmienia to faktu, że nasze prowincje się mogą rozwijać. Miejmy nadzieję, że nawet wojna ich specjalnie nie dotknie. Zastanawiam się, czy nie wysłać zakonu, żeby już coś oblegał. Wiem, że nie będzie to zbyt wydajne, ale w końcu to są dzikie ziemie. Tutaj no, nie ma jakichś gigantycznych zamków czy tego typu rzeczy, czyli nawet średniej jakości wojska, powiedzmy średnio przygotowane do oblężenia, jakoś sobie będą radzić. A wiecie co? Wyślijmy w ogóle to wszystko, co już mamy zebrane. O. To może być najlepsze rozwiązanie. A cała reszta po prostu zbierze się w drugiej rundzie. Bo ile nam wojsk brakuje? O, 50 ludzi gdzieś się zgubiło. To w ogóle śmieszne, że czekaliśmy na 50 typa. No kurde, widzicie? Nawet te niewielkie zameczki tutaj sobie radzą. A czemu nie? Potrzebowalibyśmy dowódcy, który zna się na oblężeniach i będzie to nasz wielki mistrz. Też być może będziemy trochę ryzykować i wytracać wojska szturmami. Przypomnę, że jak zacznie się głód, to będzie tylko gorzej. A tu dysponujemy no, potencjalnie sporą ilością sojuszników. Przybywa perełka, czyli Bizancjum. 50 tysięcy zbrojnych. No to będzie wielki triumf prawosławia nad islamem, jeżeli to zrobimy. I być może przyszły następca się rodzi. Zobaczymy.
No właśnie, straciliśmy połowę zasobów żywnościowych, a wojna dopiero w 1/3 rozstrzygnięta na naszą korzyść. Gdybyśmy zajęli stolicę, to mielibyśmy punkty overtime, ale częścią potęgi Mongołów jest właśnie ich rozmiar i to, że potencjalni buntownicy no, nie są w stanie wiele ugrać. Gdzie jest to miasto? Tu, w sumie dajmy mu tą baronię. Zakończyła się wojna domowa druga. No, teraz jest duża szansa, że my staniemy się głównym przeciwnikiem. O, kolejny wróg się pojawił. Buduje za granicę nasz sojusze. Czyli w sumie to samo, co my zrobiliśmy. No, ale w tej chwili rozmiar może grać na jego szkodę, bo my mamy wszystko przygotowane w jednym miejscu, on jest za to straszliwie rozciągnięty. O właśnie, nie kontrolujemy stolicy, to troszkę nam będzie przeszkadzało. Chyba chcemy znać prawdę. Nie będziemy z niej jakoś może korzystać, ale znać ją chcemy. No to jak mówię, tu będzie problem. Będziemy stale tracić punkty overtime. Znaczy zawsze możemy się z tego wykaraskać z białym pokojem. To nie jest też tak, że tego nie możemy zrobić. No i póki co idziemy w głąb mongolskiego imperium. Mamy ogromną przewagę, jeśli chodzi o liczbę wojsk, która w każdej chwili może zmienić z powodu braku żywności. Gdybyśmy nie skończyli jak Hitler albo Napoleon w marszu na Moskwę. Tylko nasza Moskwa jest 10 razy dalej na wschód. Mamy trochę jeńców. Mało ważnych. Zaproszenie, ale w tej chwili mamy ważniejsze sprawy na głowie. Musimy się skupić na tym, żeby to jednak wygrać jak najsprawniej. O, kolejne bunty. Tym razem o niepodległość. To dobrze, szczerze mówiąc. Nie będę z tego powodu się martwił. Kolejne zaproszenia, widać nie wszyscy żyją wojną. Z
Bizantyjczycy i cała reszta po prostu łazi bez celu, bo gdyby pomogli nam realnie z oblężeniami, robiąc oblężenie takie dywanowe, no to byśmy to dawno ogarnęli już. Żeby się nie zwiesiło, bo to jest duża wojna. Ale chyba wykrakałem. Najgorzej, że będzie rollback, bo to jak się crashuje, no to się cofa do ostatniego autosave'a. A tak ładnie szło. Nic na to nie poradzę. Tragicznie. Mamy troszkę rollbacku, ale nie jest to jakoś bardzo dużo. Pytanie tylko, czy teraz też wybuchnie bunt? Wolałbym, żeby tak, no bo to zawsze dodatkowe zamieszanie wewnątrz i większa szansa, że nikt się nami nie zainteresuje. Chociaż z drugiej strony jedno duże zwycięstwo w polu mogłoby tą wojnę już zakończyć, więc to dyskusyjne. No niestety, na tym etapie gry będzie ciężko, tym bardziej, że w sensie ciężko, jeżeli chodzi o lagi. Nawet bardzo ciężko. Dobra, no i czekamy, co się wydarzy. No ostatnio mniej więcej w tym etapie wybuchł bunt, teraz chyba go nie będzie. No ale to zobaczymy. Żeby się znów nie wywaliło. No niestety, dużo armii, wszystko się dzieje naraz. To nie jest chyba wszystko, bo tu mamy te trzy państwa, no chyba, że pozostali albo trzymają wojska u siebie, albo zignorowali sprawę. Zobaczymy. No, mamy już 66%. Niestety to spada, bo nie kontrolujemy stolicy. Ale to już mówiłem. Się wydarzyło. A, sekrety to mało ważne. Tym bardziej, że nie przeciwko nam. Chętnie bym to przyspieszył, ale się mega martwię, że to jeszcze bardziej zwiększy szanse na trudności techniczne. No za to. Okej, a, czy jednak bunt wybuchł tak samo?
No, dodatkowe pieniążki, nie obrażę się. Sprawda, jesteśmy naprawdę bogaci, ale nie ma czekcji jak nadmiar pieniążków, uważam. Weźmy to szturm, tak jak mówię, głód jest tu największą trudnością, jaka nas może spotkać. Oj, i znów to samo, czyżby... Był jakiś błąd w grze? Bo to jest ten sam moment mniej więcej. Lećmy dalej na wschód. Dzisiaj może będzie krótszy odcinek, bo po prostu te problemy techniczne są niemiłosierne, więc może zrobimy tą wojnę, jeżeli ją wygramy i na tym skończymy. No, 64, było 66, no niestety, jak mówiłem, to zobaczmy, może spróbuję to... Teoretycznie to powinno już chodzić, jak już armie są zebrane. A tu zdobywają... A, jakieś pomniejsze łączenia się kultur. Coś żeśmy ugrali. No niestety, nie kontrolując stolicy, bo stale będziemy mieli ten problem. A stolica jest cholera wie gdzie, wiem, no mogę gdzie, tylko jest tak daleko, tam nie dojdziemy. Okej, okay, woda nas uspokaja, nie wiem gdzie my tu wodę mamy w naszym państwie. Ale okej. Okay. No widzicie, oni tu stoją, zamiast robić oblężenie kolejnych obszarów. Nie. No musimy to brać szturmem, bo mówię, głód nas zabije i nas, i naszych sojuszników. Tylko, że jak to dalej pójdzie, to już niedługo nie będzie miał kto szturmować po prostu. A tymczasem kolejni ludzie nam składają hołdy, to z pewnością cieszy.
gdyby nie ta kara, to byśmy to wygrali, zakładam, że w tej sytuacji. Przegrał wojnę, co ma plusy i minusy. Jest większa szansa, że się nami zainteresuje. Straciliśmy niestety ochroniarza. Kolejna inspiracja. Sfinansujmy to. Chyba zaczęło lepiej iść w tej chwili. Może jak wojen było, dlatego. No, nie ma szans, żebyśmy doszli do wrogiej stolicy. Nasz wnuk. Czy będziemy go wychować osobiście? Chyba nie. Naszego nieżyjącego syna. To ja mam chowanie związane z wiedzą, co teoretycznie pasowało. Znajdźcie co? A co tam? To jest pierworodny syna, który umarł. Zajmijmy się nim osobiście. No tak, bo się wykrwawiliśmy. Zostało nam 9 tysięcy z naszej gigantycznej armii, która wyruszyła na wschód po osadzenie nas na tronie. I niestety jeszcze daleko. Czyli daleko i blisko, tak mówią, bo niby blisko, ale też ale te punkty spadają, a mój nasz sojusznik jest trochę niemrawy. O, to była mało ważna siedziba, to nie było jakby główna siedziba prowincji, więc tutaj ledwo żeśmy zaznaczyli nasze punkciki. Dla żony, co tam, bądźmy dobrym mężem. Kolejny wnuk. Pracujemy też nad primogeniturą, którą chyba opracujemy. Czyli staniemy się naprawdę silni i zwarci dzięki temu. O, tam coś zdobywają, chociaż nie idzie im to. Mam jakąś bitwę małą w Danii. O, zwiększy nam się jeszcze bardziej potencjał zarządzania. Kolejne bitwy, a nie są z naszym głównym przeciwnikiem, tylko przeciwko tu jakimś miejscowym buntownikom, czyli de facto na nic tam nie dają. Wow! Wygraliśmy! No, to jest coś. Mimo tych trudności z niekontrolowaniem stolicy, mimo że ponad 50 tysięcy ludzi po naszej stronie zginęło od początku wojny,
Wygraliśmy. Zasiadamy na tronie Imperium Mongolskiego. Pytanie tylko, na ile to jest stabilne, bo jak widzicie, mamy już duży nadmiar, powiedzmy, terytoriów, a raczej wasali. A no tak, możemy kogoś wysłać na uniwerek. Myślę, że to zrobimy. Przecież nie, bo to jest jakiś wasal, to nie ma sensu. Najwyżej nakażemy mu się nawrócić. No, bo teraz mamy uniwersytety w państwie, zapomniałem. Jesteśmy mega wielcy. Jest duża szansa, że to się rozpadnie, bo trochę nie chce mi się wierzyć, że damy radę takim molochem zarządzać. Jak widać, duża część jest ortodoksyjna, ale nie wszystko. No tak, bo ono dziedziczy. Zastanowić, co robić dalej, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Bo mogę nas zaraz zmieść jakieś powstanie, tak jak mówiłem. Najpierw może zaczniemy od flanki wschodniej, czyli potworzymy trochę tytułów królewskich. A nawet naszego wasala. A, bo to jest dawny Han, który zachował tutaj sporo ziem. Czy co? Zagramy w drugą stronę, czyli nie będziemy go prześladować, tylko będziemy mu pomagać. Czyli tak, dostanie od nas Królestwo Mongolii. Czyli zostawimy go tu praktycznie jako samowładcę na wschodzie. Nawet może jeszcze więcej mu dam. Może więcej, może bez przesady. Co on ma? Chcę, żeby się nawrócił na prawosławie. To jest to, co bym chciał. On ma tutaj większość tych tytułów i przez to... mogą być problemy. Okej. Kolejny rollback. Ja nie wiem, co ja z tym zrobię wszystkim. Po prostu już mnie to dobija. Ale nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Musimy to skończyć. Tą wojnę uporządkować. Co będzie dalej, się okaże. Nie wiem, ile jeszcze zdołam tą kampanię prowadzić, bo no, powiem szczerze, doprowadza mnie do szału to, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o te rollbacki. Więcej czasu czasami poświęcam na odblokowywanie, restartowanie i tak dalej, niż na samą grę. No ale cóż, tak to wygląda. Teraz to w ogóle muszę znaleźć jeszcze armię, bo nie wiem, gdzie są. Oh my god, trzeba to wszystko powtarzać. Jak wygraliśmy ostatnio, to powinniśmy wygrać i tym razem. Mam nadzieję, że równie sprawnie, chociaż kto to wie. Ale patrzmy pozytywnie. Ostatnio się cofnęło do 50 coś procent, teraz do 90, czyli jeszcze ze 3 razy i może skończymy tę wojnę. Zawsze szukajmy pozytywów. Dobra. Czyli tu na szczęście się również potoczyło tak jak ostatnio.
I też takiego ostatnia stajemy się hanem, wielkim hanem. Z poddanych wracamy na szczyt. I oczywiście też na szybko, spróbuję, czy na szybko to nie na ile się to da, ale... Mniej więcej już wiem, co chcę robić, przynajmniej częściowo. Czyli tak, od razu tworzę tutaj Mongolię. Powiedzmy, idziemy na zgodę z naszym dawnym wrogiem. I wymuszamy na nim przejście na prawosławie, bo to jest dla nas ważne. Czyli tutaj wschód zostaje praktycznie dalej w tych samych rękach. Potem tu kolejny tytuł. Do kogo to należy, bo to już jest część... ci też są... nie tak, jak być powinni, jeżeli chodzi o wiarę. I może miejscowi. Spróbujmy to załatwić z kolei pieniążkami. O. Tu mamy prawosławnych Kirgizów, którzy... No mówię, tutaj trzeba stworzyć sieć królestw. Ci to w ogóle nasi, tylko zmienili wiarę. Czyli tu to jakoś wygląda, to do kogo należy. Tak być też nie powinno. I też mu to zabiorę i przekażę gdzie indziej. Bo jak ma tu królestwo, to po co mu tam królestwo? No, musimy trochę, mówię, zmienić sytuację religijną w państwie, jeżeli to wszystko ma sprawnie funkcjonować. Ale wydaje się, że nasz władca cieszy się dość dużą akceptacją i tu większość miejscowych chyba nie będzie jakichś wielkich problemów robić. Tu jest kolejne... A, bo tu jest jeszcze resztka Imperium Kirgiskiego, co ciekawe. Musimy tego się pozbyć, czyli... w ten sposób... Czy jest tu ktoś z naszych? Nie, ale w sumie damy to... Tobie. O. A, bo ten ma też tu ziemię. Zanim to zrobisz, tylko się upewnię, że to jest tylko tu, tak. Dobra. Dalej kilometry od tego, żeby mieć ogarniętą sytuację. Tu... A, bo to ma... Kurde, on jest tak rozciągnięty, to mi się nie do końca podoba.
On ma to królestwo chyba. Tak. Dobra, liczę, że to się rozpadnie. I tak, jesteśmy wielkim hanem. Ciekawe, jak to się potoczy, czy będziemy... Jakby... A, tu jeszcze nie ma decyzji. Mieli opcję wielkiego hana, czy nie? Oczywiście mamy już problem z potencjalnymi buntami, no to jest nie do uniknięcia. Dobrze, my sporo pieniędzy, to nas chociaż trochę może podratować w tej całej sytuacji. Potem kwestia Egiptu. O, już nie mamy tej nadwyżki, ale i tak trzeba to wszystko ogarnąć. Jest jakiś miejscowy Tulanida, też mu go zaraz przekażemy. Nie mogę? Nie ma, bo to jest niepodległy. Okej. I w sumie... Możemy go wychować. Być może udałoby się go wychować w ten sposób. Czy zależy mi, żeby go na uniwersytet wysyłać bez przesady? Dobra, Syria. No, trzeba wszędzie królestwa potworzyć po prostu. A, bo to jest niezależne. Ale też tym ruchem odzyskamy dla prawosławia te tereny. To też jest osiągnięcie. Myślę, że sięgniemy też po to już militarnie. No nie możemy dopuścić, jeżeli jest taka piękna okazja, aby wszystkie tereny były w rękach prawosławnych. Tu jeszcze dawni Abbasydzi rządzą. Zrobiliśmy w miarę porządek, czy same królestwa zostały? Może nie same, a bo tutaj robimy kolejny etap porządków, ona nas nie lubi tak, bo jej zabraliśmy tamto. No, jestem mega ciekaw, czy to się uda i co się wydarzy. Tak jest. Czyli w wieku lat 71 Krum staje się wielkim hanem. No, wybitna postać, naprawdę wybitna. Przyjrzyjmy mu się. Opanowany, taki wstrzemięźliwy, pracowity i uparty. Wspaniały jakiś erudyta, początkujący medyk, aspirujący mistrz miecza, teolog, myśliwy,
badacz, naukowiec, mądry człowiek, dba o jedność ciała i umysłu, lubi i zna się na organizowaniu przyjęć, dobrze dowodzi w ciężkim terenie, jest atletycznie zbudowany, znany pielgrzym, dobrze zbudowany, przystojny, geniusz, wychowywał się na dworze administracyjnym i tam też nabrał sporo doświadczenia. Aby się odstresować, opowiada o swoich przeżyciach, jest znanym podróżnikiem i całkiem niezły. W młodości spisał się na pojedynkowych jakichś arenach i turniejach. I co my tu teraz mamy? Mamy różne możliwości. Myślę, że rozwiniemy w pierwszej kolejności stolicę, to na pewno. Zatrudnimy kolejnych dowódców, to też się przyda. Powiedzmy, znajdziemy jakąś, no może być, tu nie przeszkadza mi, że z innych krajów, zresztą on po prostu ma być dobrym wojownikiem. No, ale nasze państwo nie jest duże, jest gigantyczne. Będzie trzeba też zaraz zrobić rozszadę, jeśli chodzi o stanowiska. Czy to się utrzyma? Więc teraz oni wszyscy stali się tylko pomniejszymi jakimiś książętami regionalnymi. Więc no niestety... A, jej nie mogę, bo musiała użyć haka. Tylko, że nowi ludzie niezbyt się wyróżniają, jeśli chodzi o umiejętności, no ale w tym wypadku, przy tak wielkim imperium, myślę, że kwestie polityczne mogą być ważniejsze. Na szczęście gigantyczne bogactwo naszego władcy tutaj troszkę ratuje sprawę. O, jeszcze tu są jakieś tereny. Fakt, jeszcze tu można jedno królestwo przecież. Oh my god, ale my jesteśmy rozciągnięci. To chyba jest też część Jemenu. Nie, Jemen się tu zaczyna. Pięknie. No teraz tylko stabilizacja. A no i dalej zwalczanie tych nieszczęsnych Kazarów, których jest naprawdę niewielu. No niestety będą, to są też w Bułgarii, w Bizancjum. Powinniśmy też móc teraz powiększyć nasze tu siły. Nie, nie ma takiej możliwości. A jest. Dobra, tutaj. Czyli na pewno w przyszłości tego wszystkiego nie będziemy w stanie kontrolować. Naprawdę, to nawet do ciebie. Chyba ci to odbiorę, nie chcę, żeby tu tak to wyglądało, jeżeli chodzi o granice. Będziemy długo musieli się męczyć, żeby to wszystko poogarniać, jak być powinno. Co to w ogóle jest? Safaryt. A, widzicie. Zrozumiał, co dla niego dobre.
Pięknie. Kolejna rzecz. No to na pewno możemy tak. Możemy nawet do pełna odtworzyć. To niestety mogą być tylko ludzie stosunkowo nisko urodzeni na tych stanowiskach. A nie, tylko jedno można było odtworzyć. Myślałem, że wszystkie można. Oczywiście przyjmiemy wsparcie. Tu chyba nie zdążymy dokładnie, ale myślę też, że trzeba zorganizować wspaniałą ucztę z okazji stania się wielkim hanem. W stolicy będą naszym najbardziej ekskluzywnym miastem w tej chwili Kijów, ale w stolicy. Ciekawego? Nie, nikogo nie chcemy tutaj. Siedemdziesięciu gości będzie. A czy wśród gości będzie były Han? Bo ja bym się z nim chciał lepiej polawciać trochę. Jakbym go znaleźć? Chyba to jest on. Nie. Dosyć młody. No to większość naszych jest, tu nie widzę. Chyba nie przyjedzie. No dobra. Nie, to nie. Grunt, że dużo ludzi przybędzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, nasz następca ma 28 lat, ma też dwóch synów. Właśnie pytanie, czy będziemy ich sami? Chyba nie, chociaż my byśmy mogli ich na uniwersytet wysłać w sumie, a on nie. No i czekamy na gości. No, 6 miesięcy, nie ma się co dziwić. Jesteśmy tak gigantycznym imperium, że szybko tutaj ludzie się nie zjadą. Okej. Troszkę szybciej będzie pracował. Będzie trzeba trochę tu posprzątać z czasem, ale na razie się ustabilizujmy. Cnotliwy, mściwy czy uparty? Uparty.
nasz przyjaciel z Kairu. Nawet się trzyma, obawiałem się, że go zaraz obalą, ponieważ no, są innej wiary. Dołączymy, a on sobie powinien poradzić. No to są tylko chłopi, ilu ich jest? Sporo. No właśnie też zobaczmy, czy tu można by tych pomniejszych wasali trochę po nawracać. Egipskich. Wiem, że to teoretycznie powinien być nasz problem, ale... No zależy nam na zwycięstwie naszej wiary, a nie na tym, żeby się islam szerzył. Tak więc zainwestujemy, to jest uważam przyszłościowo doskonała inwestycja. Nie chcę artefaktu, tylko pieniądze. A tu zapomniałem, że jest poza granicami. Patrząc na skalę problemów, które by tutaj te bunty wywołały, to jest to minimalny nakład, szczerze mówiąc. Może nie wszystkich, ale przynajmniej tych bardziej znaczących warto. Dobra, może część zrobię między odcinkami, bo no was to będzie nudziło, jak będę ich szukał po całym państwie. Przybywają goście do starego Hana. Budujemy sobie dobre relacje. To nam taki był w sumie główny cel, a nie stres. To się walka ze stresem. Pogódźmy ich jako dobry dyplomata. No, jesteśmy w sumie dobrzy we wszystkim, szczerze mówiąc. Sekrety. Okej. I myślę, że to był sprytny i dobry ruch. Tutaj jakiś bunt wybuchł. Obalą go. Niestety jego następca wydaje się nie tej wiary, jakbyśmy chcieli. Produkował nie najgorszy przedmiot, ale no bez rewelacji. Tak, zakładam, że się zbuntowali. No nie, no muszę to na bieżąco ogarniać, bo w przeciwnym razie, mówię, tu będą ciągle bunty. I ten islam będzie się utrzymywał. Oni są bardzo chętni, żeby zmienić wiarę. Nawet większość z nich nie potrzebuje zachęt, powiedzmy, natury finansowej. Po prostu chcą być częścią systemu, bym tak to nazwał. Jak wygląda mapa? No, nasze rubieże ciągle są, znaczy długo będą islamskie. Będziemy też, no tu mówię, poszukiwać. No, widzicie, tutaj też już część miejscowych zmieniła wiarę podczas rządów, ale... Hmm.
co go atakuje, bo jak on jest prawosławny, to ci, co go atakują, muszą nie być, a to już mi się nie podoba, żeby tu muzułmanie zdobywali kolejne przyczółki. A to nasz syn. Projekt deislamizacji działa na razie. I na dniach staniemy się władcą, powiedzmy, absolutnie no w sensie władcą, który nie ma problemu z podziałami po śmierci, dzięki primogeniturze. O, widzicie, tutaj kolejni muzułmanie. Oni się będą buntować, ci muzułmanie, więc warto ich ogarniać na bieżąco. Architekt. Być może jeszcze trochę rozbudujemy nasze państewko. Czy co? Kolejny wnuk wymaga. Jakim tematyce się wychowuję? Zarządzanie. Może nie chcę następcy stresować wychowaniem jakiegoś typa mało ważnego w sumie. I tak, odkryliśmy primogeniturę. Na czymś teraz skupimy. Myślę, że na tym, żeby móc rozbudować trochę fortyfikacje, nawet nie chodzi o fortyfikacje, chodzi o po prostu rozwój ekonomiczny państwa na następny etap. I zobaczmy, czy możemy tą primogeniturę wprowadzić. Możemy. Ludzie nas kochają, mimo że stali pod nas, przez nas podbici. No i teraz myślę, że odtworzymy, wrócimy do naszych tradycji. Jednak nie chcemy być pod nazwą Imperium Mongolskiego. Tak jest. I tak oto Imperium Samaridów rządzi połową Azji, a może i połową znanego świata. Myślę, że skorzystamy też i potworzymy kolejne tytuły. Jesteśmy Hanem Hanów w tej chwili. Można by powiedzieć. O, nam ciut brakuje, tu też. Czyli to by trzeba było podporządkować, ale to pewnie nie złoży hołdu, nie? A tutaj? W sumie dość blisko. A, kultura. Jak on ma kulturę miejscową? Opinia wpływowych wasali. Moglibyśmy go... Nie, nie możemy... Musimy po prostu ją wsadzić na tron, co jest jakąś metodą, bo to w sumie ona jest z naszych. Chociaż bardziej wolałbym ten tytuł dla syna. A, możemy to zrobić w ten sposób. O. No i teraz na pewno bez problemu już, a nie. Głupie to jest błąd gry. Nie jest częścią. Przecież nie graniczy, bo jest przecież enklawą. O. Jeszcze mu przywalimy wysokie podatki.
Dobrze. I kolejny ruch. Myślę, że my jako my chcemy rządzić tym obszarem. Tutaj mamy niewiernego. No, on się zbuntuje niestety, no ale myślę, że chcemy mieć tą kijowszczyznę dla siebie. Dam mu jeszcze ostatnią szansę. A może mu jakiś prezent dam? Bo lepiej pewne rzeczy robić pokojowo niż militarnie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dysponujemy masą rzeczy. O, tylko niezbyt go to ucieszyło. Dobra, damy mu wybór. Albo się zbuntuje, albo odda tę ziemię. 50-50. Zbuntował się. Niestety. Miałem małą wojenkę, bo mój plan jest taki, żeby te ziemię z kolei tutaj przekazać synowi razem z tym i z tytułem królewskim. O. Czyli on jakby tutaj dostał Baszkirię. Też sprawdźmy, czy tak, tu jest wszystko, jak chciałem. A my sobie odzyskamy nasze tereny tu. No i widzę, że ktoś go poparł chyba. Kto go poparł? Ten zdrajca. Ale jak widać, przegapiłem pewno, że go tam wywalili. Dobra, moi drodzy. Ale dalej będziemy się tym wszystkim bawić w następnym odcinku. No... Mam nadzieję, że będzie mniej problemów, jeśli chodzi o lagi. Tak, wiecie, lagi. Crashe w ogóle. Tak więc pozdrawiam i do zobaczenia.